Dzień, witam Cię krótko wszystkich. Zebak z tej strony. Słuchajcie, więc jakiś czas temu graliśmy taką lekcję dla osób bardzo takich mało zaawansowanych, może wręcz dla osób, które nie miały w ręku gitary za długo, bądź w ogóle jej nie miały. Więc w tej pierwszej części powiedzieliśmy sobie, jak grać, jak zacząć, coś grać, prawda, żeby tylko poczuć smak tego, jak to się dzieje, jak się gra na gitarze. Więc tam sobie powiedzieliśmy tego typu rzeczy. Prawda, może przypominacie sobie, jeśli oglądaliście. I tam pod koniec już, wiecie, ja zacząłem opowiadać o pentatonice. A więc słuchajcie, pentatonika to jest 5 dźwięków, głównych takich dźwięków, które sprawdzają się niemalże w każdej sytuacji muzycznej. I na tym opiera się granie bluesowych licków, wiecie. Bo z harmonią to jest tak, jak mówiliśmy sobie w pierwszej części tego video. Więc słuchajcie, może zacznijmy w ten sposób. Może, żeby od razu nie kombinować. Więc to jest 5 dźwięków. Zagrajmy sobie 2 z nich, które są na progu 7 pierwszej struny. Jest, będzie nasz pierwszy dźwięk i na progu 10 będzie nasz dźwięk drugi. Proszę zwróćmy uwagę, jak te dźwięki zachowają się z naszym miksem. Zakładam, że posiadacie ten miks, doładowaliście sobie i macie go w komputerze, możecie włączyć, więc proszę włączmy ten miks w jakimkolwiek playerze. Więc ja znowu nie wiem, w którym momencie jestem, bo tylko widzę, że mi się przesuwa transport w studio. Okej, posłuchajmy sobie, co się dzieje. Więc to jest w tym momencie, gdy graliśmy E i gdy graliśmy ten 7 próg. Okej, więc już nie będziemy o tym mówić. To już było. Zwróćcie uwagę. 7 próg uderzam. 7 i 10, 9 i wracam na 7. Zaczyna się nowa faza. Uwaga, patrzymy. 7, 10 gram. 2 dźwięki pentatonu. Próg 7, 10 do 7 wracam. Żeby było nam wygodniej, słuchajcie, tak to się w końcu złapiecie na tym, że to nie ma sensu, bo tracimy czas, suwając tym palcem. Więc jeśli jesteście w stanie tu zagrać pierwszym i tu czwartym, proszę bardzo, spróbujmy. Jeszcze raz. Kończy się nam miks, to może i lepiej. Więc nasz miks zaczyna się od uderzeń na pałeczkach. Zwróćcie uwagę, chcę. No kiki i na raz. Prawda? To jest nasza melodyka. Nasze skromne solo. Gramy 2 dźwięki pentatoniki. Gramy hajdę. Jesteśmy w tonacji hamul. To tak na bok, nie musimy o tym wiedzieć. Musimy wiedzieć, że nasze dźwięki są na 7 i na 10. W tym momencie zwróciliście uwagę i trzeba było zagrać również 9 próg, taki dodatkowy. Jeszcze wrócimy sobie, grajmy. Zaraz sobie powiem więcej, to na razie zagrajmy ten. Możecie jednym, ale nie polecam. Prawda? Słuchajcie, co się dzieje tutaj. 10, 9. Prawda? Więc sekundę, więc zagramy. Prawda? Ten dźwięk tutaj jest dodatkowym dźwiękiem uzupełniającym pentatonikę.
Okay. To jest dźwięk w tym momencie cis, tak? H, C, cis. On się pojawia w tym momencie jak pusty. Więc wiemy, jak gramy to. Tu gramy F, ale tu jest ten dźwięk, który jest tu. I słuchajcie, więc to na razie tyle. Na tych zaraz sobie powiem. Chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, więc te dźwięki, jak widzicie, to jest dźwięk D i H. Zwróćcie uwagę, że dźwięk H mamy tu również tutaj. Dźwięk D mamy również tutaj. Dźwięk D mamy również tutaj. Dźwięk D mamy również pustą stronę. Dźwięk D mamy również tutaj. Dźwięk D mamy również tutaj. Podobnie dzieje się z dźwiękiem H, więc do czego zmierzam? Gdybym postawił, znalazł sobie dźwięk H w innym miejscu, on jest również tutaj. I dźwięk D w tym miejscu bym miał. Prawda? To się wszystko powtarza na gitarze. To nie jest tak, że poszczególne dźwięki to są zupełnie inne, jak z innego świata. Nie, one już są na gitarze. Zazwyczaj są oktawy wyżej lub niżej, lub dokładnie brzmią tak samo, jak te, które zagrałem tutaj. Zwróćcie uwagę, że ten dźwięk to jest ten sam. On ma tylko inne składowe harmoniczne, prawda? Czym one się różnią? Długością struny, wiecie? I to zmienia barwę tego dźwięku. Wysokość, częstotliwość, on ma tyle samo herców, prawda? Dla ucha jest równy, ale te dodatkowe składowe sprawiają, że brzmi troszeczkę inaczej. Prawda? Więc moglibyśmy sobie tutaj grać, ale to jest niewygodnie. Moglibyśmy sobie tutaj grać te nasze dwa dźwięki, ale to jest niewygodne. Może moglibyśmy tutaj. To byłoby to samo tylko, prawda? To są różne oktawy. Więc dlatego gramy tutaj, bo tu jest bardzo wygodnie. Nie trzeba za bardzo rozciągać, nie trzeba tu się ściskać tak jak tutaj. Więc to jest taka pozycja bardzo wygodna. Wróćmy do naszego miksu, spróbujmy coś dodać. Następne dźwięki pentatoniki, ok? Ja zabiorę miód. Więc mamy. Spróbujmy dodać te same progi strunę wyżej. Tu wiecie. Ten jest moment dość szczególny. Ale zobaczcie. Zagrajmy dźwięk na drugiej stronie, 7/10. Prawda? One są jakby obok, więc nie należy bazować na tym. Ja bym proponował i wrócić do naszych pierwszych. Zwróćcie uwagę. Prawda? Znów po drugiej stronie. Nasz specyficzny moment. Zwróćcie uwagę, że jak zagracie po strunie H, dziesiąty, przepraszam, te dźwięki 7/10 i 7, jak to się bluesowo robi, posłuchajmy. Prawda? Prawda? Spróbujmy przemierzyć tutaj, przegrać sobie. Słuchajcie, ten dźwięk, on nie znaczy, że tylko w tym szczególnym miejscu. Zwróćcie uwagę, jego możemy grać cały czas. 7, 8, 9 prób. I na stronie H. Co się dzieje? Po E, po H. Żeby nie zakrywać wam. Zwróćcie uwagę, że jak zrobimy. Jeszcze jest bardziej bluesowe. Czyli 7/10, 7/10 po pierwszej i wrócić na 7/5. Czujecie, że się blues gramy? Zagrajmy sobie w dół od pierwszej.
też pasuje, prawda? Od domu gramy, od pierwszej. Prawda? Widzicie, ile tu jest bluesa na dwóch strunach i na, po dwa dźwięki na każdej strunie. Już się kończy nam mix, więc już, prawda? Słuchajcie, ja nie chcę wam tu mącić w głowach. Ja bym zaproponował tak. Proszę, doładujcie ten mix i na razie, na początek, pograjmy sobie tylko tutaj. Widzicie, ile tu jest bluesa. Graliśmy tylko dwa... W zasadzie trzy dźwięki pentatoniki, prawda? No... Powiedzmy, cała pentatonika, co nasze pięć, to się zaczyna stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. My graliśmy tu, ale to się nam powtórzył ten, prawda? Ten pierwszy, którego nie używaliśmy dzisiaj. I graliśmy tu, ale to się nam, to jest A tutaj. Więc to jest ten sam, co tutaj, więc graliśmy. Więc tu mamy nowy dźwięk, tu mamy nowy dźwięk. Czyli nawet trzy dźwięki tylko graliśmy pentatoniki. W różnych miejscach, więc żeby proszę, doładujcie sobie ten mix i pograjcie sobie w ten sposób, jak tutaj pokazaliśmy sobie. Czyli siódmy dziesiąty na pierwszej, siódmy dziesiąty na drugiej. Pamiętajmy o tym, że na pierwszej możemy również dodać próg dziewiąty. Zrobić tutaj pomiędzy dziesiątym a dziewiątym, bardzo ładnie nam brzmiało, prawda? I słuchajcie, w dowolny sposób możecie sobie równiutko, bardzo bluesowo, lub możecie od góry zacząć i słuchajcie, każda kombinacja tutaj nie skrzywdzi wam harmonii bluesa. To będzie wszystko siedziało w tonacji. Nie będziecie grali obok miksu. Z tym, że tu dochodzi już sprawa waszego odczucia, prawda? Czy jesteście agresywnie, prawda, bluesowi, no to... Oczywiście ja tu szybko gram, prawda? To z czasem. Ja nie gram kostką w tej chwili, ja palcami skrabię, wiecie, po strunach. Więc tu jest taka sprawa. Ale na początek naprawdę, żebyście mieli troszeczkę panu i tego smaku poznali, nie spidujcie, nie starajcie się, wiecie, tylko spokojnie sobie podotykać strun w tych dwóch miejscach, w tych czterech miejscach na dwóch strunach, prawda? I może tyle na dzisiaj, żeby tu, prawda, nie przeładować sprawy. Dwie struny po dwa dźwięki i tu dodatkowy ten dźwięk, prawda? Potem, słuchajcie, to wszędzie ta pentatonika jest. Ja nie chcę, prawda? Proszę, zostańcie ze mną przez jeszcze trzecią lekcję. Powiemy sobie o reszcie tych miejsc. I potem, wiecie, co się dzieje, tylko trzeba grać te miejsca i wędrować między tymi miejscami, raczej między dźwiękami tymi pentatoniki. One mogą być i tam, się w kamerze mieszczą. Mogą być i tam, gdzie ja nawet nie sięgnę, bo musiałbym gitarę wyciąć, prawda? Więc to jest taka moja uwaga dla początkujących gitarzystów. Mówimy o bluesie, nie mówimy o rocku w tym momencie, wiecie. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zębach był tutaj. And take care.